20 urodziny, około 700 sprzedanych karnetów, 190 filmów oraz blisko 150 zaangażowanych w całe przedsięwzięcie osób. Do tego należy dorzucić liczne wydarzenia towarzyszące, spotkania z twórcami, koncerty, debaty. Mowa oczywiście o przeglądzie filmowym Kino na granicy. Przegląd rozpoczął się w piątek. Uroczyste otwarcie miało miejsce w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. W wydarzeniu tym wzięli udział fani kina, twórcy, samorządowcy, osoby związane z kinem na granicy oraz zaproszeni goście. O bogaty repertuar zapytaliśmy Łukasza Maciejewskiego, dyrektora programowego polskiej części Kina na granicy. Są sekcje, te stałe punkty programu, czyli retrospektywy w tym roku Danuty Stenki, Krzysztofa Zanussiego, oboje będą w Cieszynie, ale też dyskusja na temat twórczości Zanussiego z udziałem ważnych dla niego artystów, takich jak Artur Żmijewski czy Maja Komorowska. Wielka retrospektywa wspólna słowacka, czeska i polska wokół marca 68 roku. Filmy o świętowaniu, czyli coś zdecydowanie lżejszego. Filmy o teatrze, nowe dokumenty, nowe filmy, projekcje transgraniczne, wystawy. No naprawdę nie wiadomo o czym mówić, bo chciałoby się o wszystkim, a nie sposób. Na czym polega fenomen tego festiwalu? To już 20. edycja, jak widać, on się cieszy niesłabnącym zainteresowaniem. No właśnie, to jest taka trochę rzadka i komfortowa sytuacja, bo my właściwie możemy odrobinkę odetchnąć z ulgą przed. Nie wiadomo, jak to jest przed festiwalem, bo wiemy, ile sprzedaliśmy karnetów, więc jednego jestem pewien, sala na pewno nie będzie świeciła żadna pustkami, bo jest tak wielkie zainteresowanie. Ja myślę, że ludzie doceniają to, że tutaj nie ma zadęcia, my niczego i nikogo nie udajemy, a jest świetny program, jest dobra organizacja, jest urozmaicony program i naprawdę każdy może coś dla siebie z tego programu wybrać i myślę, że ważne jest też to, że widzowie do nas wracają, bo to jest najlepszy miernik tego, czy są zadowoleni z oferty i z jakości projekcji. Jolanta Dygoś, dyrektor przeglądu filmowego Kino na granicy, zwraca uwagę na nowe propozycje, które znalazły się w programie. Ja się bardzo szybko nudzę. Ja nie wiem, czy ja mam ADHD, nie wiem. W każdym razie nie lubię rutyny, więc zawsze nam jakoś tam najbardziej kręcą nowe rzeczy. Więc ja bym tutaj powiedziała takich trochę około festiwalowych, bo to, że mamy bardzo dobry program, że mamy bardzo dużo gości, to jest oczywiste. No, ale są takie elementy nowe, czyli na przykład pojawi się album z okazji 20-lecia Kina na granicy, będziemy go chrzcić za parę dni i nazywa się Wspomnienia płyną jak rzeka. No i myślę, że wielu osobom zakręci się łezka w oku, jak zobaczy stare zdjęcia, jak przeczyta niektóre wypowiedzi. Poza tym na przykład no, ja jestem wielce dumna z muralu, który właśnie robimy, który tak na trwałe tam zaznaczy obecność artystów, których lubimy i cenimy. No co jeszcze? No ciekawe są te debaty. Aha, no wydaliśmy również z Pograniczem, z wydawnictwem Pogranicze książkę Szkworeckiego o czechosłowackiej nowej fali, więc to są takie rzeczy, które no, robiąc je, uczę się czegoś. I ja to lubię po prostu. Wielkim sympatykiem Kina na granicy jest m.in. Marian Dziędziel, polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Za każdym moim pobytem tu było pełna widownia, zainteresowanie było. Może dlatego teraz jest większe, bo jest tyle wolnego czasu, do tego jest przepiękna pogoda, wszyscy zjeżdżają, a Cieszyn do tego jest prześlicznym miastem, przepraszam bardzo. Marian Dziędziel jest jedną z osób uwiecznionych na wspomnianym muralu w Parku Pokoju. Oficjalne otwarcie dzieła miało miejsce dzisiaj. Telefonów miałem kilka, czy się na to godzę, a to co powiedziałem, to proszę zapytać pani Joli, organizatorki. No potem miała być jeszcze pewna reklama na tym, na którą się też zgodziłem, ale jej nie ma. Kanapki śledziowe? Tak, kanapki śledziowe. Dzisiaj jestem zaproszony. Czyli skosztuje pan tych kanapek. Tak. Podobno je jadłem, ale nie pamiętam. Podczas oficjalnego otwarcia przeglądu w Cieszyńskim Teatrze nie zabrakło podziękowań, wystąpień organizatorów oraz włodarzy czeskiego Cieszyna i Cieszyna. Wręczono także odznaczenia zasłużone kulturze Gloria Artis oraz okolicznościowe statuetki Kina na granicy. Przegląd otworzył film Tłumacz. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.